Cześć, witam cię serdecznie, Piotr Misiurek, Kryptororaty. Dzisiaj opowiemy o tym, jak to wszystko się zaczęło. Porozmawiamy sobie, przypominamy sobie, jak weszliśmy w świat krypto, co nas do tego pchnęło, jakie były nasze pierwsze kroki i odczucia. Ja w tym nagraniu podzielę się swoją historią, a ciebie poproszę, byś opisał swoją pierwszą przygodę z krypto, twój moment wejścia. Kiedy to miało miejsce, z jakich powodów, w jakim otoczeniu, abyś opisał to w komentarzu. Tak więc u mnie to zaczęło się na przełomie 2016 a 2017 roku i ja weszłem w blockchain, bo tego mi zaczęło technologii, przez kryzys. Czyli środowisko tak, jakie mamy teraz. Z tym, że wtedy to nie był kryzys światowy, globalny, był to kryzys firmy, w której pracowałem, gdzie po prostu pod koniec lata tamtego roku dwóch znaczących klientów odeszło. Nie było pracy dla wielu programistów. Pozyskiwanie nowych klientów było trudne i wydawało nam się, że robienie aplikacji internetowych już nie jest takie sexy, jak było jeszcze 5-10 lat temu. Rynek jest bardzo konkurencyjny. Ciężko znaleźć klienta, dużo ludzi konkuruje ceną, więc postanowiliśmy szukać jakichś innych obszarów technologicznych, które będą tak zwanymi the next big thing, następnymi wielkimi rzeczami. I wzięliśmy sobie na warsztat trzy tematy: IoT, czyli Internet of Things, Internet przedmiotów, właśnie blockchain oraz machine learning, sztuczną inteligencję, AI. I ja początkowo bardziej byłem w tym temacie AI, machine learningu, tym bardziej, że kilka miesięcy wcześniej zrobiłem kurs machine learningu na Uniwersytecie Stanforda poprzez genialną aplikację Coursera. Jeżeli teraz masz więcej czasu z okazji kryzysu, chcesz się uczyć topowych rzeczy od najlepszych fachowców na świecie, to polecam serwis Coursera. Część kursów jest tam płatnych, a część, jak ten machine learningu, przynajmniej wtedy był darmowy. I jedyne, za co płaciłeś, to na końcu, jeżeli chciałeś certyfikat, to za ten certyfikat płaciłeś, a jak nie chciałeś, to było totalnie za darmo. Więc topowa wiedza od topowych specjalistów na świecie, dostępna za pomocą paru kliknięć. Polecam sprawdzić sobie kursorę. A wracając do tego blockchaina, ja początkowo właśnie byłem za tym, abyśmy jako firma poszli w kierunku machine learningu, ale jakoś to nie ewoluowało w tą stronę i jeden z kolegów, pozdrawiam Michała serdecznie, wtedy po prostu robił research blockchaina. Wchodził to coraz głębiej i na którymś kolu stwierdziłem, że mu pomogę, że on tam jest sam i fajnie jest z kim zderzać myśli, to ja tam na chwilę wejdę i pożywimy to razem. No i wszedłem na chwilę w ten temat. To był już czas, kiedy Ethereum istniało. Smart kontrakty były żywą ideą, może jeszcze bardziej teoretyczną, mało było produkcyjnych, rzeczywistych wdrożeń, ale działało to na moją wyobraźnię, na moje wartości, niezależność, wolność, tworzenie alternatywnego systemu wobec rządów, banków, korporacji. No to po prostu super ze mną rezonowało. Więc zostałem w tym researchu na dłużej. Wchodziliśmy w to coraz głębiej i głębiej, naciskając na całą firmę, aby pójść w tym kierunku. Odpaliliśmy bardzo szybko newsletter o blockchainie, po angielsku globalny, technologiczny Blockchain Weekly, który potem wydawaliśmy przez ponad 2 lata. I na początku 2017 roku nadszedł dla mnie moment przełomowy, kiedy ja już pod zrozumieniem mniej więcej, czym jest blockchain, smart kontrakty, jakie są tego wartości, co tam to może dać. Po zrobieniu pierwszych tutoriali smart kontraktów, pierwszych tokenów na testnecie, stwierdziłem, że ja chcę poczuć, jak to jest mieć tego Bitcoina, to krypto, więc kupiłem sobie wtedy kawałek Bitcoina. Wtedy Bitcoin był w granicach $1000. To było 3 lata temu i 5 miesięcy.
Więc niecałe 30 miesięcy temu Bitcoin kosztował około 1000 dolarów. Ethereum w tamtym czasie, taki ważny punkt odniesienia, kosztowało około 8 dolarów. Więc kupiłem sobie w styczniu kawałek tego Bitcoina w Kantorze, bo to było jakby najprostsze. Potem po miesiącu w lutym stwierdziłem, że oprócz Bitcoina będę właśnie kupował Ethereum, ponieważ w tych dwóch krypto widziałem duży fundament i miałem takie podejście, kupuję sobie za pewne kwoty, nieduże, co miesiąc Bitcoina i Ethereum, po prostu trzymam, nie traduję, będę hodlerem, ponieważ to jest najbardziej rozsądne długoterminowo. Potem w marcu doszło do tego, że jednak chcę zobaczyć, na czym polega to ICO i wziąć w tym udział. I stwierdziłem, że będę miał co miesiąc trzy kubki. Jedną na Bitcoina, drugą na Ether i trzecią na ICO. I moje pierwsze ICO to było Quantum. Projekt, który wtedy miał taką reputację bardzo szemraną. W sensie, że twórca tego projektu, Patrick Dai chyba nazywał nawet, jeśli dobrze pamiętam, miał opinię, że już kiedyś brał udział w jakimś chińskim skamie. Ale z drugiej strony idea, jaką ten projekt sobą reprezentował, no do mnie przemawiała. Może wtedy jeszcze jej nie do końca rozumiałem, ale jako początkujący programista ona wydawała się łączyć świat Bitcoina i smart kontraktów, czyli dwie najlepsze rzeczy połączone razem. Więc stwierdziłem, że parę stówek wrzucę. Jak stracę, to nic się nie stanie. Przeżyję tą stratę, a jak zarobię, to będzie fajnie. No i okazało się, że było fajnie, ponieważ Quantum na szczycie bańki koniec roku 2017 kosztowało 300 razy więcej niż w czasie tego ICO, czy tam z paru set złotych. Miałem wirtualny majątek rzędu 100 tysięcy i oczywiście sprzedałem go wtedy za mało. Taka moja nauczka. I właśnie ta nauczka dała mi tą lekcję, którą dzieliłem się z wami na ostatnim webinarze o inwestowaniu Bitcoina w czasach kryzysu. Nie tylko. Tutaj gdzieś sobie zrobimy do tego odnośnik. Polecam ten webinar. I po tym ICO stwierdziłem, że będę regularnie brał w nich udział. I potem wróciłem z Tajlandii w kwietniu do Polski. I stało się coś fantastycznego. Zacząłem pracować w Business Linku w Lublinie, gdzie spotkałem Jakuba Łabigę, tradera, który też siedział w krypto. Razem zaczęliśmy robić społeczność Krypto Lublin. Zrobiliśmy chyba w sumie trzy eventy w tamtym czasie w Lublinie z pomocą właśnie tamtejszego Business Linku i wspaniałej ekipy tam pracującej. W międzyczasie w Łodzi, w siedzibie Ragnarssona, firmy, gdzie pracowałem, robiliśmy bardziej techniczne blockchain meetupy Łódź. Kilkanaście edycji. Wtedy ta społeczność bardzo fajnie się rozkręcała. Poznając właśnie Jakuba, wchodząc w ten świat głębiej, zaczął się ten cały kryptoszum, kryptohałas, duże bardzo zmiany cen, zwłaszcza na altach. Zacząłem próbować swoich sił w tradingu i oczywiście poszło mi fatalnie. Po pierwsze, zbyt dużo czasu to poświęcałem. Jak wrzucałem jakiś hajs jakiegoś alta, to potem siedziałem, zamiast skupiony na pracy, to patrzyłem na wykresy, jak to idzie, poddenerwowany albo podemocjonowany, więc moja wydajność spadła, poziom stresu wzrósł, a decyzje, które podejmowałem, okazywały się niewłaściwe. I doświadczenie tamtej hossy 2017 roku pokazały, że trzymanie i nic nie robienie jest najskuteczniejszą strategią. Jeżeli nie jesteś naprawdę fachowcem tradingu, jeżeli na tym się nie znasz, nie masz czasu, odpowiedniego mindsetu, to podejmując decyzje tradingowe, każda decyzja jest dla ciebie naprawdę okazją do popełnienia błędu i poniesienia strat bądź mniejszych zysków niż do zwiększenia swoich zysków. Wtedy umocniłem się ten okres maj-czerwiec 2017, umocniłem w przekonaniu hodling. Tylko właśnie wtedy jeszcze nie miałem planu, kiedy ja z tego hodlingu wyjdę. I
to jest właśnie jedna z lekcji z tamtego czasu, czy przede wszystkim skupienie się na wąskim temacie, na tych zagadnieniach, które jesteśmy w stanie ogarnąć, dostosować swój tryb inwestycyjny do swoich możliwości. Jak mamy pracę, inne obowiązki, to nie jesteśmy w stanie monitorować wszystkiego, tym bardziej, że wszystko, to często są zakłócenia, to są informacje rzekomej reputacji, niesprawdzane, publikowane po to, by wzbudzić Twoją uwagę i zwiększyć ilość wyświetleń. Więc planując swoje inwestycje, warto mieć to na uwadze. Więc tak wyglądały moje początki. Zacząłem od technologii, która rezonowała z moimi wartościami. Potem sprawdziłem, jak to jest mieć krypto. Wszedłem w hodling, potem pod wpływem środowiska próbowałem się w tradingu, co wychodziło mi fatalnie i wróciłem do hodowania do chwili obecnej. Mega mnie ciekawi, jaka jest Twoja historia, dlaczego Ty wszedłeś do krypto, w jaki sposób i jakie były Twoje pierwsze kroki, pierwsze przygody, pierwsze e-coiny i inne anegdotki w tym temacie. Podziel się proszę nimi w komentarzu, a ja zapraszam Cię na 10 na tygodnik kryptowaltowy, podsumowanie kwietnia w krypto i do zapisu naszego webinara z soboty o tym, jak inwestować w Bitcoina w czasach kryzysu. Do zobaczenia.